Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich moich widzów, którzy śledzą ten cykl Słownik Języka Polskiego 10 tomów. Myślę, że kiedyś będzie nas tutaj więcej, bo to znaczenie słów, przykłady ich użycia, zaczyna mnie to wciągać, zaczyna mi się to podobać. Zresztą w jednym z następnych nocnych marków powiem też o słowach, o tym, jak je poznaję, w jaki sposób staram się je zapamiętywać. Być może komuś to się przyda. Dzisiaj spróbuję dokończyć zaprezentować te słowa, które podaliście w komentarzach pod ostatnimi filmami. Przede mną dzisiaj, to ciężkie to wszystko jest, aż 3 tomy. Ale, co ciekawe, słowa przez was proponowane nie znajdują się w tym słowniku. Nie wszystkie w każdym razie. Nie ma ich. Nie ma ich z tej racji, że słownik ten został wydany w latach 50., 60. ubiegłego wieku. Słowa, które proponujecie, najprawdopodobniej do języka polskiego zostały dołączone już dużo, dużo później i nie ujęto ich w tym słowniku, ale sobie poradzimy. Poradzimy sobie i wszystkie wasze propozycje zostaną dzisiaj zdefiniowane. Na początek z pierwszego tomu Janusz proponował słowo cywilizowani, ale takiego słowa nie znalazłem. Nie znalazłem, aczkolwiek znalazłem podobne słówka, tak? Czyli tak, cywilista, cywilistyczny, cywilistyka, cywilizacja, dalej cywilizacyjnie, cywilizacyjny, cywilizator, cywilizatorski, cywilizatorstwo, cywilizować, cywilnie, cywilność, cywilny, i tam pewnie jeszcze jakieś inne odmiany. Cywilizowani. Tego nie ma. Ale ja przeczytam definicję i przykłady słowa cywilizować. To będzie może podobne do tego, o czym myślał Janusz, podrzucając tutaj to swoje słówko cywilizowani. No to jedźmy z tym cywilizować. Ja oczywiście wykorzystuję lupę, bo tak jak tłumaczyłem, to ta czcionka mi zupełnie nie odpowiada, jest ona malutka, a teraz jest zima, światła jest mało. Muszę wykorzystać szkło powiększające do tego, żeby w miarę płynnie to przeczytać. Cywilizować. Szerzyć, wprowadzać cywilizację. Doprowadzać do stanu cywilizacji. W miarę postępu techniki obowiązkiem cywilizowanych narodów jest natychmiastowe zawarcie nowych konwencji lub zmodernizowanie dawnych. Państwo, 1955 rok, strona 355. Kolejny przykład. Piękno samo w sobie jest już skończoną ideą. Umoralnia, uszlachetnia, podnosi słowem cywilizuje. To bardzo fajny cytat, jeszcze raz go przeczytam. Piękno samo w sobie jest już skończoną ideą. Umoralnia, uszlachetnia, podnosi słowem cywilizuje. Tygodnik Ilustrowany. 123, 1870 chyba rok. Kolejny przykład. Nic nie umiera po francusku. Wszystkiemu zaś, co nosi polero... Oj, coś mi tu się to... Nic nie umiera po francusku. Wszystkiemu zaś, co nosi...
polerowaną świata polerowaną świata cywilizowanego. Nie mogę wymówić. Jeszcze raz spróbuję. Nic nie umie po francusku, wszystkiemu zaś, co nosi polerowaną świata cywilizowanego postać, dziwi się jak dziecko. Słowacki listy. To pewnie kogoś tam obmawiał, że nie zna francuskiego. Kolejny przykład. Podczaszyc zapowiedział, że nas reformować, cywilizować będzie i konstytuować. MiG-TAD-23. Cywilizować się? Strona zwrotna czasownika cywilizować, przyjmować cywilizację, oświecać się. Nasi kaducznie cywilizują się. O, kaducznie też fajne słowo. Być cywilizowanym. Ale dżungla cywilizuje się raz za tym jarem. Łąki są coraz grzeczniejsze, drzewa poprzycinane, żywopłoty wyostrzone. To może na tyle, jeśli chodzi o tę cywilizację. Przejdźmy do następnych Waszych propozycji. Cywilizowani, wolność Janusza i solidarność Janusza też czytałem w poprzednim filmie. Teraz może przejdźmy do propozycji, którą znalazłem. Dzisiaj Marcin będzie bardzo zawiedziony, bo jego słowa kompulsywny i anomia nie znalazły się w słowniku, ale one dzisiaj padną, spokojnie. Natomiast z Piotrem będzie tak: konformizm, perora, proksemika. Konformizm znalazłem, perorę również, proksemikę nie, ale ona też tu dzisiaj padnie. To co następne mamy? Co następne odnalezione? Konformizm. Konformizm od Piotra propozycja. Uwieszona tu jest. Konformizm. Konformizm. Jest. Zgadzanie się z czym? Z pewnymi formami, regułami. Przystosowywanie się do czego? Całkowity konformizm jest regułą u producentów tego, co się podoba, a wyjątkiem u wielkich pisarzy. Jeszcze raz. Całkowity konformizm jest regułą u producentów tego, co się podoba. A więc zgadzanie się z czymś, tak? Przystosowanie się z czymś. Takie pójście troszkę pod publiczkę, tak ja to teraz w tej chwili rozumiem. Ruchliwa wyobraźnia i niespójna myśl zawsze się pokłóci ze swoim czasem i środowiskiem. Wyznanie panujące w Anglii, anglikanizm. Konformo nadaję kształt. No, w każdym razie konformizm to jest zgodzenie się z czymś, tak? Przystosowanie się do czegoś. Napisanie powieści, która jest lubiana przez wielu czytelników, taka, z którą nie będą mieli problemu, żeby ją przeczytać, którą łatwo sobie przeczytają, którą na pewno
z którą na pewno się zapoznają. Brak tutaj propozycji jakiegoś nowego rozwiązania, czegoś bardziej rewolucyjnego, jakiegoś nowego. Teraz mi uleciało słowo. Jakiejś nowej propozycji, tak? Czegoś nowego doświadczenia. Czasami człowiekowi zabraknie słów. Jeszcze jedźmy, ale już nie będę się tutaj tłumaczył. Perora od Piotra. Perora od Piotra. Czasem człowiek zabrnie w jakieś słowa i potem mu zabrnie w jakąś myśl, a jest nieprzygotowany. No tak jakbym na żywo to nagrywał. I później zabraknie jakichś słów, zabraknie argumentów do tego, aby wyjaśnić to swoje stanowisko. Dobra, mniejsza o to. Perora. Perora perski. Gdzie ono tu jest? Wiem, że bywa. Peror, nie perorować. A czy to nie o stronę wcześniej? A jasne, że tak. Perora. Perora. Uroczysta przemowa. Oracja. Niezwykle nudne upominanie, pouczanie. Zamierza właśnie zejść na dół, gdy głośne perory Terofila zatrzymały go w miejscu. Par niebo 117. Cóż to jest par niebo? Nie mam pojęcia. Kucharza ogarnął kaznodziejski zapał. Gorzkie wyrzuty morały prawił kotu kwadrans cały, a gdy się wreszcie wysapał, mruczek, słuchając perory, cichutko wykończył utko. I nie zwrócił uwagi w ogóle na to, co było do niego mówione. Hertz B. Bajki 196. Kolejny. Władysław z początku wysłuchiwał perory w pokorze. Lecz po pewnym czasie, nabrawszy w stosunku do Wielickiego zupełnej pewności siebie, umiał się odciąć. To Gąs W. Pig 53. Takie skróty to nie dla mnie. Cała przyjęta macierzyńskim uczuciowo poczęłam prawić mu perorę. Orzeszkowa prawdopodobnie, ad astra, 322 chyba strona. Zatrzymali się dopiero w mieście, gdzie ich piękną perorą w imieniu króla witał arcybiskup lwowski. Kolejny. Mój dziadunio był pełen erudycji i jezuickiej jeszcze łaciny. Wzajemną zatem wyciął perorę proboszczowi, w której dzisiejsza solenność i respekt dla jego pasterskiej godności połączone były. Choć pisma pierwszy, 11 strona. Chyba pierwszy tom. Jeszcze kolejny przykład. Te skróty mnie tutaj już zaczynają bawić. Był tu niedawno pogrzeb Czachurskiego. Pułaski napędził Belgów, że wyrządzili mu honory wojskowe. Było to ładnie. Były perory. Perora to taka, no, moim zdaniem dosyć fajne słowo. Dwa znaczenia. Pierwsze to tak, o której się mówi, że prawił morały i nikt tego nie słuchał.
A drugie, no to to piękne, takie uroczyste przemowa, oracja ku chwale czegoś, ku chwale kogoś. Warto to słowo sobie zapamiętać, warto to słowo swoje sobie przyswoić, jego dwa znaczenia, bo może się to przydać. Perora, dzięki Piotrze za to słowo, bo ono jest tutaj jakby takie moim zdaniem przydatne. Dobra, Marcina musimy zadowolić w jakiś sposób, ponieważ on proponuje cały czas słowa, których tutaj nie ma. Ale znalazłem je w internecie, na stronach PWN. Muszę tylko teraz otworzyć te zapisane, a nie ma, zapisane pliki i polecimy teraz po kolei. To już nie będę pamiętał, kto co proponował, ale jedźmy z następnymi waszymi słowami. Proksemika. Proksemika to od Piotra jeszcze. O, ty skąd. Proksemika to jeszcze od Piotra. Proksemika. Interdyscyplinarny kierunek badań dotyczący społeczeństwa, postrzegania i użytkowania przestrzeni jako specyficznego tworu kulturowego. To może na tym byśmy skończyli definiowanie proksemiki. Nie mam przykładów, no bo to nie ten słownik, ale znaczenie i definicję słowa proksemika i tych wszystkich słów, które proponujecie, a których nie znajdę w tym dziesięciotomowym słowniku, spróbuję pozyskać z jakichś innych źródeł. Jeszcze raz przeczytam definicję proksemiki. Interdyscyplinarny kierunek badań dotyczący społeczeństwa, postrzegania i użytkowania przestrzeni jako specyficznego tworu kulturowego. To tyle, jeśli chodzi o Piotra. Następne słowo mamy od kogoś? To kompulsywny, to w końcu od Marcina. Też bez przykładów, i też tylko definicja z PWN-a. Z PWN-a. Kompulsywny. Wykonywany pod wpływem nadającego się opanować wewnętrznego przymusu. A drugie, ulegający takiemu przymusowi. Kompulsywny. Wykonywany pod wpływem niedającego się opanować wewnętrznego przymusu, ulegający takiemu przymusowi. Czyli coś chciałem zrobić, coś mi wewnętrznie podpowiadało, że muszę to zrobić. Pod przymusem swoim własnym czegoś dokonałem, coś zrobiłem. Dobra, ja lepiej nie będę tutaj swoich wrzutek stosował, bo czasami człowiek jest jakiś taki niedorobiony, niewyspany i potem wychodzą tego typu niedomówienia i braki w wykształceniu prowadzącego ten cykl. Konformizm to też od Piotra. Bardzo krótko. Wpływ społeczny. To z psychologii. Nacisk środowiska społecznego na zmianę lub zachowanie przez jednostkę postaw, sądów, przekonań. Uprzedzenia religijne dodano. Konformizm to wpływ społeczny. Nacisk środowiska społecznego na zmianę lub zachowanie przez jednostkę postaw, sądów, przekonań. Czyli jeśli ktoś obcy przyjeżdża na przykład do Polski z jakąś inną swoją rodzimą religią, to
naciskamy na niego, żeby był taki jak my, tak? Czyli był chrześcijaninem, ale to już zostawmy. No i mamy tę anomię zaproponowaną przez Marcina i tutaj będziemy musieli się dłużej nad tym skupić. Nie chcę mi to powiększać. Dobra, nie chcę powiększać, to ja sobie powiększę. Anomia, grecki. Brak porządku. Termin socjologiczny i psychologiczny używany w charakterystykach sytuacji, w których po pierwsze społeczeństwu lub grupie brak jasnych reguł i norm postępowania, istniejące normy są sprzeczne ze sobą lub nie dają się w danych warunkach stosować. Uważajcie, bo anomia to bardzo, bardzo ciekawy termin, któremu warto by było nawet poświęcić jakąś jedną konkretną wypowiedź, bo my się z tą anomią spotykamy, nawet nie wiedząc, że spotykamy się z anomią. Mamy z tym często do czynienia. Ja jeszcze raz przeczytam pierwsze słowa tej definicji. Termin socjologiczny i psychologiczny używany w charakterystykach sytuacji, w których po pierwsze społeczeństwu lub grupie brak jasnych reguł i norm postępowania. Istniejące normy są sprzeczne ze sobą lub nie dają się w danych warunkach stosować. Z czym wam się to kojarzy? Jedźmy dalej. Po drugie, jednostki naruszają ustalone reguły i odrzucają przyjęte w społeczeństwie normy na skutek swych wybujałych aspiracji i osłabienia więzi grupowych. Co wam się tutaj rysuje? Jaki obraz wam się rysuje w oczach, kiedy ja czytam tę definicję? Ciekawy jestem, jaki obraz? Co zauważyliście? Jaką macie wizję? Wizję tej anomii. I po trzecie, dzieci kierują się w sądach i postępowaniu nie normami etycznymi i obyczajowymi, lecz subiektywnym poczuciem przykrości bądź przyjemności. To dzieci. Dziecku jest przykro. Ale ja jeszcze raz wrócę do tych dwóch pierwszych przykładów. Społeczeństwu lub grupie brak jasnych reguł i norm postępowania. Istniejące normy są sprzeczne ze sobą lub nie dają się w danych warunkach stosować. Jednostki naruszają ustalone reguły, odrzucają przyjęte w społeczeństwie normy na skutek swych wybujałych aspiracji i osłabienia więzi grupowych. Taka bardzo zawiła definicja, tak? Socjologiczna, psychologiczna, ale chyba bardzo ważna. Chyba bardzo często, wbrew pozorom, bardzo często ostatnio, szczególnie w Polsce, mamy z tym zjawiskiem do czynienia. Przynajmniej ja to obserwuję, widzę to swoimi oczyma, oczyma wyobraźni i zauważam tę anomię w nas, w Polakach. Posłuchajmy, co piszą dalej o tej anomii. W naukach społecznych termin anomia został użyty przez E. Durkheima do opisu współczesnego sobie społeczeństwa. Twierdził on, iż rozkładowi dawnych form solidarności społecznej nie towarzyszy odpowiednio szybkie kształtowanie się jej nowych form, w następstwie czego wytwarza się próżnia moralna, a członkowie społeczeństwa są pozbawieni drogowskazów i kontroli. W swoim słynnym studium samobójstw wykazał, że ich przyczyną bywa coraz częściej stan anomii, w jakim znalazło się społeczeństwo, niezdolne dostarczać jednostce oparcia. Późniejsi autorzy opisywali, a raczej
a raczej jako stan świadomości jednostek, które ulegały wyobcowaniu ze społeczeństwa, choć niekoniecznie znajdowało się ono w stanie moralnego kryzysu. Przyjęte w nowej literaturze socjologicznej rozumienie anomii pochodzi od R. K. Mertona, który użył go do wyjaśnienia zjawiska dewiacji. W jego ujęciu anomia polega na tym, że społecznie uznane cele działania stają się nieosiągalne za pomocą społecznie uznanych środków, co pociąga za sobą poszukiwanie odbiegających od normy sposobów ich osiągania. Warto by było zagłębić się w anomię i w jej przykłady. Tutaj mówi się o tym, że wtedy, kiedy ona występuje, bardzo dużo obserwuje się bardzo dużo samobójstw. Czyli społeczeństwo, które nie przystosowało się do nowej sytuacji, ponieważ nie podano im nowych reguł. Tak jak myśmy przechodzili z komunizmu do demokracji. Faktycznie to był ciężki okres i wiele osób zagubiło się w tym okresie. Do takich zagubionych należał też prowadzący ten cykl, którego widzicie tutaj na swoim monitorze, ale mnie się udało jakoś to przebrnąć. Nie musiałem posuwać się do samobójstwa, co widać, bo jestem nadal. Anomia. Bardzo ciekawy termin, bardzo ciekawa rzecz. No i ta perora. Też dziękuję głównie za te dwa słowa. Od Marcina anomię, a od Piotra perorę. Jestem ciekaw waszych kolejnych propozycji. Ja, tak jak mówiłem już kiedyś, jeszcze będę chciał nagrać tutaj definicje i przykłady użycia słowa wolny, ale nie powolny, taki słyszały, tylko wolny, wolność. Niemniej tam jest bardzo dużo czytania. Będę potrzebował jasnego umysłu, a ostatnio jestem troszkę przeciążony, bo pracuję nad trzecim tomem powieści Król Myśli, niedospany, bo piszę to zazwyczaj nocami i trochę jestem taki nie w formie, a to będzie wymagało pewnego wysiłku. Któregoś dnia znajdę czas, to nagram, a czekam na wasze propozycje kolejnych terminów do zdefiniowania i podania przykładów. Nie wiem, jak dla was odbiorców, dla mnie jest to bardzo, bardzo pożyteczne, to co teraz tutaj wspólnie robimy. Anomia, perora, dwa nowe, bardzo ciekawe, bardzo użyteczne, pożyteczne terminy do przyswojenia i wykorzystywania w mowie słownych słów znanych i wykorzystywanych. To tyle. Dzięki wam za uwagę. Cześć.